każdym wypadku, z którym mieliśmy do czynienia, przynajmniej teraz w ostatnim miesiącu na terenie naszego województwa, pojawia się temat prędkości. To jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, czyli jako kierujący pojazdem zwracam uwagę na prędkość, bo ona przyczynia się w znacznym stopniu do powstawania różnych poślizgów, sytuacji niebezpiecznych przy wyprzedzaniu. Kolejną rzeczą, drodzy Państwo, stan i rodzaj nawierzchni, po której się poruszamy. No niestety okres jesienno-zimowy to oblodzenia, czarny lód, którego niestety ciężko go rozpoznać, więc warto zwrócić uwagę, po jakiej nawierzchni się poruszamy. Droga hamowania wydłuży się dwukrotnie, jeżeli będzie oblodzona, czyli czarny lód, może ta droga wydłużyć się czterokrotnie do tej nawierzchni o normalnej przyczepności, ale pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Droga hamowania to nie wszystko. Pamiętajmy, że to, kiedy zatrzyma się nasz pojazd, to jest droga zatrzymania i w skład tego wchodzi jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której bardzo często zapominamy. Jest to tak zwany czas reakcji. Każdy z nas całkowicie inaczej reaguje na sytuacje zaistniałe na drodze, dlatego pamiętajmy o czasie reakcji. Przyjmuje się, że sprawny kierujący pojazdem, jego czas reakcji wynosi około 1 sekundy. Stosowanie opon zimowych eksperci zalecają, że jeżeli średnia temperatura powietrza spada, średnia temperatura powietrza w ciągu doby do 7 stopni Celsjusza, powinniśmy zadbać o to, żeby w naszym pojeździe pojawiły się opony zimowe lub wielosezonowe. Jeżeli, drodzy Państwo, chodzi o czas reakcji i tego, co się dzieje na drodze, temat odległości pomiędzy pojazdami. Jeżeli nie zadbamy o tą odległość, która przynajmniej dzisiaj obowiązuje na drogach szybkiego ruchu, czyli drogach ekspresowych i na autostradach, gdzie ona wynosi ta odległość powinna wynosić połowę prędkości, z którą się poruszam, czyli jeżeli jedziemy dozwoloną prędkością 140 km na godzinę, ta odległość powinna wynosić około 70 metrów. Dostajemy bardzo mocny i jasny sygnał, że zima na opolskich drogach być może troszeczkę zaskoczyła naszych kierowców, dlatego że tylko w tym miesiącu mieliśmy wypadki śmiertelne, 4 śmiertelne wypadki, w których zginęło 6 osób. To bardzo dużo jak na miesiąc, który tak naprawdę jeszcze się nie skończył. Nawet jeżeli my zachowamy wszystkie środki ostrożności, to nie mamy 100% pewności, jak będą zachowywali się inni kierowcy. Czy inni kierowcy mają przystosowany samochód, czy mają wymienione opony, czy mają dobrą widoczność, czy mają dobrą klimatyzację, czy mają dobry nawiew. To wszystko w warunkach zimowych sprawia, że no niestety na drogach Opolszczyzny dochodzi do tych bardzo tragicznych wypadków. 6 osób zginęło tylko w tym miesiącu. Od końca wakacji, czyli od września, wtedy kiedy te warunki są rzeczywiście już trudniejsze, bo w ciągu dnia może być ładnie, ale rano, wieczorem, nocą są miejscowe oblodzenia, miejscowe występowanie mgieł, czyli te typowo jesienno-zimowe warunki. Od września to jest prawie 100 wypadków drogowych na Opolszczyźnie i prawie 150 osób rannych. Od początku roku to blisko 50 osób, które zginęły na drogach Opolszczyzny, blisko 400 wypadków. Te wszystkie dane, jeżeli porównywalibyśmy je z roku na rok, mimo wszystko są optymistyczne, mimo wszystko, dlatego że wypadków jest coraz mniej. Natomiast no, my dążymy do wizji zero, wierzymy, biorąc pod uwagę państwa europejskie, wierzymy, że ta ilość wypadków jeszcze może być znacząco, znacząco mniejsza. Natomiast stąd nasze apele mocne, jasne i czytelne. Zaczęła się już zima, warunki są bardzo wymagające. Na drogach dochodzi do śmiertelnych wypadków, w których giną ludzie. Musimy dopasować zarówno swój samochód, jak i swoje umiejętności, swoje manewry, swój styl jazdy do tego specyficznego okresu, jakim jest zima.